Tu rozgłośnia Polska Międzynarodowego Radia Białoruś, nasz syk rozmowy Polaków, Daniel Mikusek, witam serdecznie. Moimi Państwa gośćmi dzisiaj w studiu są pani Jolanta Szczepaniak. Dzień dobry, witam pani serdecznie wszystkich. Pani Jadwiga Zagańczyk. Dzień dobry. I pani Julia Wirowska. Dzień dobry. Dzisiaj mamy typowy babiniec z jednym rodzynkiem ze mną w roli głównej. Cieszę się bardzo, że panie przyjechałyście. Ja państwu zdradzę taką małą tajemnicę. Otóż panie przyjechały spontanicznie, wybrały się do Białorusi i zupełnie spontanicznie przyjechały do Mińska. I to nie ukrywam, panie mnie zaskoczyły, ponieważ panie przyjechały do mnie. Więc witam serdecznie, cieszę się bardzo, że panie postanowiły mnie odwiedzić. Dzisiaj tak naprawdę po raz pierwszy się spotkaliśmy, no i też mamy okazję porozmawiać w studiu radiowym. Wiem, że panie chciałyby też coś od siebie mocnego powiedzieć, mocnego przekazać. Panie są Polkami, pani jest Rosjanką, panie działają także mocno w ruchu dobrobytu i pokoju, ale także panie przede wszystkim działają na rzecz porozumienia pomiędzy narodami słowiańskimi. To tyle ode mnie tytułem wstępu, ja nie będę tutaj za panie chciał mówić, natomiast zaczniemy po kolei. To proszę opowiedzieć o swoich wrażeniach z pobytu. Po kolei, czyli pani Jolanta pierwsza, bardzo proszę. Ja już jestem drugi raz na Białorusi. Pierwszy pobyt na Białorusi miał miejsce w ubiegłym roku przed świętami Bożego Narodzenia. Wbrew opiniom, jakie są przedstawiane w naszych mediach mainstreamowych, że jest to kraj, region niebezpieczny, są ostrzeżenia z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski dla Polaków, żeby nie przyjeżdżać. Wbrew temu tym stereotypom, tym doniesieniom prasowym, działając w ruchu dobrobytu i pokoju, moje poglądy akurat na te sprawy są zupełnie inne. I chciałam też pokazać, ja wierzyłam w to, że jest tutaj normalnie, natomiast chciałam pokazać przez swój przyjazd swojemu otoczeniu, że pojechałam i przyjechałam cała, mało tego, cała szczęśliwa, z prezentami, uśmiechnięta i przy przekraczaniu granicy Polski właśnie w grudniu już całą ekipą, a byliśmy w 7 osób, planowaliśmy kolejny wyjazd. Ten kolejny wyjazd miał być niebawem, w styczniu, w lutym, ale sprawy naszego ruchu, sprawy społeczne, tak, akurat oddaliły ten termin na termin właśnie kwietniowy po świętach Bożego Wielkanocnych. Przyjechaliśmy teraz na Białoruś 3 dni temu. Przekroczenie granicy było bardzo szybkie, nie było żadnego auta. Odprawa w całości strony polskiej, strony białoruskiej trwała około 3 godzin. Była serdeczna, przyjemna, zarówno przez nasze służby celne, jak i przez służby białoruskie. Więc przyjechaliśmy do Brześcia nad ranem, odczekaliśmy, uzgodniliśmy, co trzeba zrobić w pierwszej kolejności. Zdobyliśmy sobie jakiś adres, gdzie możemy zanocować i to tyle. Nie śpiąc, zaczęliśmy zwiedzać Brześć. Przepiękne miasto, przepiękni ludzie, przepiękne dusze ludzkie, serdeczni, mili, uśmiechnięci, zawsze gotowi do pomocy. Takim przykładem, nie mogliśmy znaleźć noclegu w Brześciu, pojechaliśmy do hotelu Bóg. Na recepcji młody recepcjonista powiedział, że u niego w hotelu też nie ma miejsca, a jednak jego pomoc była bezcenna. Polegała na tym, że obdzwonił wszystkie hotele w Brześciu, żeby nam znaleźć jakiś nocleg. Niestety nie udało się, dlatego że te hotele były zajęte przez gości wcześniej, ale udostępnił nam swoje Wi-Fi, więc mogliśmy sobie na własną rękę poszukać miejsca noclegu. Zwiedziliśmy, tak jak mówię, jesteśmy 3 dni, a mam wrażenie, jakbyśmy już były cały tydzień, dlatego że
każda minuta, każda godzina to jest oglądanie, zwiedzanie. Zaczepiamy ludzi, tak brzydko powiem, zaczepiamy. Chcemy też tak odczuć kontakt słowny. Mamy tutaj w grupie koleżankę naszą, która włada różnymi językami, w tym językiem białoruskim, więc naprawdę mamy przewodnika. Na naszej drodze z rozmówcami to nie tylko Białorusini, ale też Rosjanie, którzy tutaj, jak zauważyłyśmy, jest ich całkiem sporo. Nie spotkałyśmy, a obserwujemy to bacznie, bo jedziemy i przyjechaliśmy swoim samochodem, starym samochodem, który daje radę. Nie spotkaliśmy żadnej rejestracji polskiej. Przejechaliśmy już ponad 600 kilometrów i jeszcze na swojej drodze nie spotkaliśmy. Natomiast tam, gdzie na przykład mieliśmy nocleg, właściciel, serdeczny facet. Białorusini mają szczęście w głowie i uśmiechnięci są. Mówią o dobrych rzeczach, nawet jak wokół czasami źle się dzieje. Taka dewiza u nas kiedyś w Polsce, bo ja pamiętam te czasy jeszcze, czasy wcześniejsze. Ta serdeczność, ta życzliwość też była obecna na dużą skalę. Natomiast teraz nasze społeczeństwo zupełnie zmienia swój charakter. Każdy, tylko akurat mocna krytyka, ludzie są sfrustrowani, ludzie nie chcą poznać realiów życia, tak jak naprawdę to życie w Polsce wygląda. Przyjmują wszystkie informacje, jakie są wyczytane w internecie, w telewizji. Ja powiem, że to jest taki pewny rodzaj kodowania. I pracując w Ruchu Dobrobytu i Pokoju, jak zbieraliśmy do wyborów parlamentarnych głosy, bardzo dużo trzeba czasu poświęcić na to, żeby choć jedną osobę spróbować porozmawiać na argumenty i przekonać. Oczywiście do takiej rozmowy potrzebna jest szeroka wiedza, bo same hasła i slogany to jest za mało, dlatego że hasła i slogany też z telewizji idą. I powrócę teraz na szlak akurat turystyczny i powiem też, jak tutaj przyjechaliśmy, jak poznaliśmy ceny, szczególnie tych nośników energetycznych, które stanowią w rozwoju gospodarczym kraju, to jesteśmy w szoku. My wczoraj nie mogłyśmy się doliczyć ceny 1 kWh energii elektrycznej i doliczyłyśmy się, że jest to 0,035 za kWh. To kosztuje kilka groszy, tak powiem. Tak, niecałe 4 kopiejki. Tak. Natomiast w Polsce za tą samą jednostkę płacimy około 2 zł. Będzie 198% drożej od połowy roku, przepraszam. Tak, panie redaktorze, od 1 lipca, dobrze pan redaktor tutaj wspomniał, wielu Polaków i ja też jestem przerażona tym, ja pracuję zawodowo w korporacji, na warunki polskie zarabiam średnio, ale bardzo mam dom, i jest coraz trudniej mi go utrzymać. Dla przykładu powiem, że ostatni rachunek za gaz to są w cyklach takich półtora miesięcznych, gdzie temperatura nie jest temperaturą rozpieszczającą, to jest temperatura taka około 21 stopni. Zapłaciłam 1600 zł. Ja mam prośbę, troszeczkę proszę mówić głośniej, bo to jest ważne. A ja chciałbym wrócić jeszcze do jednego wątku. Zszokowało mnie doniesienie o tym przekroczeniu granicy, ponieważ mam różne doniesienia. Są takie doniesienia, które mówią, że się czeka 26 godzin, 36 godzin. Polska rodzina, która teraz wracała przez Brześć, czekała 26 godzin na przekroczenie granicy. 26 godzin na przekroczenie granicy.
Natomiast pozostała część rodzin, która wracała przez Łotwę, przejechała w ciągu 4 godzin. Natomiast musieli sobie nadłożyć trasy i jechać przez Łotwę, Litwę do Polski, ponieważ ale skrócili sobie podróż. A druga sprawa, przy przekraczaniu granicy, bo panie byłyście w różnych miejscach, czyli musieliście podać, gdzie będziecie się wybierać. Chodzi o to wypełnienie formularza, gdzie podajecie adres. Co wy tam wpisałyście? Bo wiele osób pisze, że ma z tym kłopoty, że tutaj pogranicznicy, zwłaszcza białoruscy, mogą nie wpuścić albo odmawiają wjazdu. Miałem taką informację. No i pytanie, no wy wjechałyście, wyjeździłyście turystycznie po całej Białorusi, w związku z powyższym, co wy tam wpisałyście i czy był jakiś problem z przekroczeniem granicy? Ja przepraszam za swój głos przede wszystkim, ponieważ mam zapalenie gardła. Nie było żadnego problemu. Wpisaliśmy pierwszy lepszy hotel, który znaleźliśmy na Bookingu na ulicy Lenina. I to wszystko. Czyli nikt nas o nic nie pytał. Czyli nie ma tutaj żadnych kłopotów. Przepraszam bardzo, chciałem ten temat wyjaśnić, bo on był dosyć istotny w tym wątku i oddaję głos. Proszę bardzo. Ja jeszcze gwoli, że tak powiem, do dopieszczenia tej informacji powiem, że internetowo zgłosiliśmy do odprawy celnej auto i wpisaliśmy, tak jak tutaj koleżanka powiedziała, hotel Book na ulicy Lenina 2. Wydrukowaliśmy 2 egzemplarze, że zgodnie z objaśnieniem były podpisane i celnik od nas odebrał to i nie mieliśmy żadnego problemu. Ta odprawa trwała 3 godziny na polskiej i białoruskiej stronie. Natomiast w poprzednim razie, kiedy byliśmy pierwszy raz na Białorusi, odprawa do Białorusi trwała 14 godzin. Natomiast przy wyjeździe odprawa trwała 8 godzin. Ale to był okres świąteczny. Przedświąteczny, tak. Natomiast my same, panie redaktorze, byłyśmy zszokowane. Ja nie wierzyłam, nawet między sobą rozmawiałyśmy, że chyba na nieprawidłowy podjazd przyjechałyśmy. Bo to było niemożliwe, że nie ma żadnego auta do odprawy. Żadnego auta. Więc dementujemy też to, że są wielkie problemy. Po prostu trzeba wejść na stronę białoruską, przeczytać, co jest konieczne, przygotować się do wyjazdu, wyposażenie auta, apteczki, gaśnicy, wszystkich dokumentów i oczywiście z szacunkiem, takie jakie są zwyczaje i obyczaje do kraju, do którego przybywamy, je po prostu respektować. My to za pierwszym razem zrobiliśmy i teraz powtórzyliśmy. Wrócę jeszcze do uśmiechniętych Białorusinów. Wracam jeszcze raz do tych naszych polskich rodzin. Pierwsze, na co oni zwrócili uwagę, i nie tylko w restauracji Grunwald, ale także w innych, to, że Białorusini sobie siedzą grzecznie, spokojnie, nie są głośni, nie widać tam frustracji, bo to jest jakby istotne, nie widać takiego zacietrzewienia na zasadzie, a zrobili to nie tak, a tamto nie tak, a to nas boli, to jest nie tak. I oni sobie po prostu przychodzą z dziećmi, nawet dzieci sobie grzecznie siadają, co też ich zszokowało, że tutaj są grzeczne dzieci. No są grzeczne dzieci, bo muszą być grzeczne. To nie podlega żadnej dyskusji. A po kilku dniach dopiero zwrócili uwagę na to, że oni sami są najgłośniejszą grupą, gdziekolwiek się nie pojawią. Dopiero po kilku dniach wyciszyli się i jak już gdzieś tam zaczęły się głośniejsze rozmowy, to już sami zaczęli się kontrolować na zasadzie, ale czy wy siebie słyszycie? Polacy przyjechali. W sensie widać wyraźnie, już nie tyle co różnicę kulturową, bo takich nie ma, natomiast widać tą różnicę mentalną i widać wyraźnie, że oni tu przyjechali z tą frustracją, z tym upodleniem, bo widać to upodlenie, i tutaj się zaczęli pomału wyciszać. To prawda, to prawda. My nawet podróżując autem widzimy kulturę jazdy. Ja jestem kierowcą tej naszej wycieczki. Odstępy od samochodów są naprawdę, dystans jest dość spory, także gwałtowne hamowanie akurat nie powoduje kolizji. Nikt nie trąbi i co najważniejsze, ja dużo jeżdżę, że tutaj każdy pilnuje swojego przepisów drogowych. 120 samochód osobowy, 100 samochód ciężarowy i wszyscy to zachowują.
Ja coś powiem, przepraszam, ja coś powiem. Nie może być tak różowo. Trąbią. Oczywiście, że trąbią, tylko nie na Polaków. A to jest różnica. Idąc ulicą, widzę, jak na przykład samochód dostaje zielone światło, kierowca się zagapi, jest klakson. Albo jak na przykład kierowca wjechał na zielonym świetle w krzyżówce w boczną drogę, ale nie mógł w nią wjechać, dlatego że tam stają przed nim samochody. Jeszcze stoi, z naprzeciwka samochody jadą, on im zagraca drogę, też na niego trąbią. Także nie będziemy robić różowych okularów. Trąbią. Na Polaków nie trąbią, bo jeździłem swoim samochodem, polskim samochodem, więc na mnie nie trąbili, nawet pokazywali mi, że mogę spokojnie wjechać. Ale na siebie jak najbardziej trąbią. To tak od siebie dodam, żebyśmy za bardzo nie przecukrowali. Nie, ale... My do tej pory nie spotkałyśmy się z żadnym niemiłym zachowaniem, które ja nie chcę cukrować, bo moja wypowiedź też nie ma na celu, że wszystko jest cudowne. Ja nie spotkałam się z rzeczą, o której mogłabym źle powiedzieć. I dlatego dla mnie pobyt na Białorusi to jest pobyt, który mnie odstresowywuje. Nikt na mnie nie trąbi, nikt na mnie się krzywo nie patrzy, wszyscy są bardzo uprzejmi. Naprawdę duchowo odpoczywam. Też? Oczy też odpoczywają. Ja coś więcej powiem. Pan Przemysław tutaj pokazał mi polską statystykę. Polską. I zgodnie z polską statystyką wynika, że tutaj na Białorusi przestępczość jest 300% wyższa niż w Polsce. I on tak patrzy się na tą statystykę i mówi... Ale dlaczego ja tego na ulicy nie widzę? A źródło tej statystyki? No oczywiście Gazeta Wyborcza. No właśnie. Oczywiście mówię, to jest polska statystyka. Dokładnie. Źródło to jest Gazeta Wyborcza, to jest polskie ministerstwo. A odnośnie tych takich przestróg dla wjeżdżających tutaj na Białoruś, do Białorusi, jest najbardziej popularna przestroga na Litwie. Tam można przeczytać, że jeżeli ktokolwiek z Unii Europejskiej wjedzie na Białoruś, do Białorusi, już z niej żywy nie powróci, ponieważ KGB go porwie, zabije i przyśle z powrotem swojego sobowtóra. Szanowny panie, no ja znam tą propagandę, często się z niej śmiejemy i takie rzeczy są na granicy, więc warto o tym powiedzieć. Jeżeli panie w żywe wrócą, czego serdecznie życzę, no to będziecie mogły powiedzieć, że nie jesteście długopisem pomalowanymi agentkami KGB, tylko po prostu wróciłyście żywe i zdrowe. Tak, i szczęśliwe. Mam nadzieję, że tak. Słuchajcie, to może teraz na chwilę przejdę do pani Jadwigi. A jakie pani są wrażenia? Również bardzo pozytywne. Koleżanka właśnie powiedziała. No to już prawie wszystko, co nas bardzo miło zaskoczyło. Oczywiście ludzie przede wszystkim. Kogo nie poprosimy o pomoc, zawsze tę pomoc otrzymujemy. I zawsze z uśmiechem. I widać, że osoba chce nam pomóc i nie zbywa nas. Także to jest bardzo pozytywne. Oczywiście no mnie, mogę powiedzieć w swoim imieniu, urzekło też bardzo dobre jedzenie. To jest coś, czego u nas już zaczyna brakować. I to jedzenie no nie szkodzi w żaden sposób, a wiem, co mówię. I również... Ta kultura jazdy, to zachowanie na drogach, gdzie no, można czuć się bezpiecznie. No, w Polsce jednak trochę ta kultura jazdy jeszcze wymaga doszlifowania. Moglibyśmy się uczyć od Białorusinów, jak należy się zachowywać na drodze. Także to ja obiecuję, tyle. Że po audycji zapraszam panie do stołownej, czyli do tak zwanej naszej stołówki, czyli Bar Mleczny. Zaręczam, że nie ma sztućców na łańcuchu. I tam panie posmakują bardzo taniego, a jednocześnie kołchozowego żywienia. Jest wspaniałe. Także zaraz po audycji panie tam zaproszę i jak będziecie chciały, to zrobicie sobie filmik i w tym momencie pokażemy, jak to wygląda, jak się to prezentuje, jakie są ceny, jaki był rachunek.
szacunek za taki porządny obiad, ale to już jest jakby inna część. Pani Julio, ja wiem, że pani ma chore gardło, to ja tak delikatnie tylko zaczepię panią. Proszę powiedzieć, pani mieszka w Polsce jak długo? Ponad 30 lat. To proszę mi powiedzieć, jakie są pani, o, no to jest długi okres, to idealnie się składa. Wiemy, że w rok 30 lat temu stosunek do Rosjan, do wschodu w Polsce, w społeczeństwie był inny. On się zaczyna pomału pod wpływem polityki, pod wpływem tak zwanej inżynierii społecznej, pod wpływem propagandy zmieniać. Te zmiany są, na szczęście nie są takie gigantyczne, jak to wmawia nam propaganda, niemniej one są. Jak się pani czuje, czuła jako Rosjanka 30 lat temu w Polsce i jak się pani czuje jako Rosjanka dzisiaj w Polsce? To znaczy, może z perspektywy tego, że ja pracuję na takim stanowisku trochę rządzącym, jest mi łatwiej rozmawiać z ludźmi, ponieważ interesuję się polityką i ja nie mówię tylko i wyłącznie jako propagandę, tylko opieram swoją wiedzę na argumentach. W momencie, kiedy przyjechałam do Polski, rzeczywiście stosunek do ludzi ze wschodu był inny, była inna uprzejmość. Ludzie spokojnie mogli przyjeżdżać ze wschodu do Zakopanego, do innych miast, turystycznie, biznesowo. Natomiast teraz rzeczywiście, jak ktoś słyszy Rosjanka czy tam z Białorusi, o, i wtedy zaczyna się rozmowa na argumentach. Dlaczego o? Bo w każdym społeczeństwie, czy to polskie, czy tak jak na przykład ja pracuję w Danii, w Niemczech, są różni ludzie. Niemniej jednak głównie też teraz rozmawiam z Duńczykami i Niemcami i w moim otoczeniu jest coraz więcej ludzi, którzy mają tak samo myślą, tak jak i ja. Więc, to jest pozytywne. Tak, to jest bardzo pozytywne. Ja też jestem bardzo zaskoczona, ponieważ właśnie w moim otoczeniu jest znikoma ilość ludzi, którzy myślą inaczej. Niemniej jednak, kiedy ja zaczynam mówić na argumentach, przedstawiać inną jakieś dowody i nie czerpię tą informację ze źródeł rosyjskich, tylko ze źródeł amerykańskich, niemieckich, duńskich, wtedy zaczynam, no to rzeczywiście, masz rację. Więc myślę, że powoli można coś zmienić. Ale to mnie najbardziej cieszy, że ludzie nie tyle co ulegają, ale mają zrozumienie dla argumentów. Ja panią coś powiem. Jakiś czas temu miałem rozmowę z panem redaktorem Maciejem Maciakiem. I rozmowa jak wiele innych, no pan redaktor, czy ja, to możemy sobie rozmawiać całymi godzinami. Nie o to chodzi. Chodzi tutaj o to, że w mojej pamięci utkwił jeden komentarz. Został całkowicie zignorowany przez ludzi, ale ten komentarz jest dosyć istotny. Zastanawiałem się dosyć długo, czy jest to komentarz napisany z przekory, od tak dla zabawy, dla zgrywy, czy jest to komentarz napisany na zamówienie przez propagandę, bo nie wiem, czy panie sobie zdają sprawę, ale Wojsko Polskie stworzyło tak zwaną jednostkę do walki w cyberprzestrzeni. Tam jest zatrudnionych 10 tysięcy osób, oni się nazywają żołnierzami. Tych 10 tysięcy osób ma po 20, po 30, po 50 kont. Tam X, Y, Z się nazywają i oni udają głos prozachodniego narodu. Zobaczcie, co się dzieje. Propaganda musi za pieniądze podatników, czy też reżim musi za pieniądze podatników wynajmować sobie ludzi, którzy będą udawali, że jednak naród prozachodnią reżimową politykę popiera. I wrócę teraz właśnie do... I to jest trzeci wątek, czy też ta osoba pisała poważnie. No to posłuchajcie, z pamięci. Napisała ta osoba w ten sposób. Bieda, nędza, ruina, upadek, wybuch bomby atomowej to jest nic w porównaniu ze zniszczeniem Rosji. To jest cena, na jaką był gotowa, żeby tylko zniszczyć Rosję. Nie wiem, czy traktować ten komentarz poważnie, czy też nie. Niemniej jednak ten komentarz przypomina mi taką wypowiedź pana gwiazdora telewizji kolacyjnej, czyli pana Hołowni. To jest gwiazdor, nie polityk. I on tam swoją kampanię samorządową rozpoczął bodajże w Kielcach słowami, że wdepcze Putina w ziemię, a później, gdy go zapytano, a czy zamierza osobiście go wdeptać w ziemię, czy nie tak, to on zasłaniał się w tym momencie piersiami własnej żony, która podobno służy w wojsku i która na pewno będzie dzielnie walczyła
była na linii frontu. Tylko teraz przywołam znowuż propagandę pana Michnika, czyli Gazetę Wyborczą. I proszę sobie wyobrazić, że pan Michnik wprost napisał, że wielu Polaków z tej półki wyższej, czyli tych dobrze zarabiających, kupiło sobie mieszkania, domy w dalekiej Hiszpanii. Widać wyraźnie, że ci, którzy najwięcej namawiają do wojny, do niesnasek, do poróżnienia narodów, oni zresztą z tego wygodnie żyją, no nie ma zamiaru walczyć. Oni zamierzają błyskawicznie uciekać, no w tym przypadku do Hiszpanii. Ja pamiętam, kiedy Putin rozpoczął operację denazyfikacyjną na Ukrainie, to wtedy pojawiły się, może panie też to pamiętają z Polski, pojawiły się kilometrowe kolejki pod stacjami benzynowymi. Wszyscy tankowali do pełna. Nie dlatego, że paliwa zabraknie. Oni chcieli uciekać na zachód, bo się bali, że Putin zaatakuje Polskę. Potem się wszystko uspokoiło. Okazało się, że Putin ma na celowniku tylko banderowski reżim, a Polsce nawet on nie myśli, żeby z nią walczyć, żeby z nią atakować, a tak naprawdę to podczas rozmowy z jednym z redaktorów powiedział, to z panem, z jednym z redaktorów polskich, rozmawiając, powiedziałem, że, czy on powiedział, że Rosja nas mało zauważa, a ja mu powiedziałem, że cytując pana prezydenta Putina, że jeśli Zachód wywoła trzecią wojnę światową, to on będzie strzelał po ośrodkach decyzyjnych, a nie po podrzędnych koloniach. No i on rozłożył ręce, mówi, no właśnie to miałem na myśli, tylko nie chciał tego cytować. To szanowne panie, to powiedzmy sobie jeszcze tak podsumowując ten wątek, bo to jest drugi wątek, który tutaj chciałem z wami, czyli wrażenia z pobytu, czy coś jeszcze, bo za chwilę przejdziemy sobie do kolejnego wątku, czyli tutaj panie przybyły w jakimś konkretnym celu. Ale to może dokończmy sobie wątek tych wrażeń z pobytu. Smaczne jedzenie, smaczna kuchnia, prosta, smaki z dzieciństwa. Z dzieciństwa. Wczoraj jedliśmy taki na pęczaku z grzybami, taką zupkę, no coś wspaniałego. Lekkie, nieobciążające układu pokarmowego, wątroby. Wszystko jest takie smaczne, wysmaczone. Tak, i najważniejsze, że jest to zdrowe, bez konserwantów. Próbujemy, jemy wszystko, nie oszczędzamy na niczym. Chcemy jak najwięcej spróbować najeść się tego zdrowego, zanim pojedziemy do tego chorego. Ja powiem paniom tak. 2,5 roku temu, kiedy wracałem z Białorusi do Polski i przemycałem, tak? Czekali na mnie na granicy, powiedzieli, że zapamiętali sobie mój samochód. Ja mówię, ale po co? No bo pan przyjeżdżał. No skoro przyjeżdżałem, to chyba logiczne, że muszę wrócić. Śmieszna rozmowa, ale czekali na mnie, nawet mi samochód podnosili, czy kiełbasy pod kołami nie przemycam. I tam czekał na mnie taki fantastyczny napis na czerwonym. Wtedy tylko to nie był Brześć, to było troszeczkę na północ, to wtedy były dwa czynne przejścia. Już nie pamiętam, jak to przejście na graniczne się nazywa, natomiast ono już jest nieczynne. I tam ten napis brzmiał, uwaga, cytuję, nie zaśmiecać Unii Europejskiej, nie wwozić nasion, warzyw, owoców, mięsa, przetworów wędliniarskich. To jest trucizna. To taki napis mnie przywitał, więc tyle od siebie. Może jeszcze ja dodam, bardzo co mnie proszę. Urzekło. Przede wszystkim ta czystość. Wszędzie jest tak czysto i dbałość o pomniki, o historię. A właśnie, przecież panie złożyły wieniec kwiatów pod pomnikiem zwycięstwa, który tutaj znajduje się obok nas. Ja tylko przypomnę, że jest to pomnik postawiony ku czci zwycięstwa Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich nad III Rzeszą Adolfa Hitlera. To musiałem w pełni to wyrecytować, ale tak to wygląda. Piękny, wielki obelisk pośrodku wielkiego ronda, a pod spodem jest bardzo piękna stacja metra. I nie wiem, czy panie tam zeszły, ale tam na tej stacji metra są zdjęcia, obrazy, jak wyglądała ta część Mińska po wyzwoleniu w 1944 roku. No i też są zdjęcia, jak to wygląda dzisiaj. Ja też tak od siebie dodam, że wczoraj idąc tamtędy z pracy, widziałem młodzież,
która ćwiczyła krok defiladowy, bo prawdopodobnie będą się odbywały jakieś uroczystości przed tym obeliskiem upamiętniającym zwycięstwo. A pani Jadwiga, może coś jeszcze chciałaby powiedzieć odnośnie wrażeń z pobytu, bo tu już kończymy ten wątek. Tak, na podsumowanie. Tak. No więc również zauważyłam to, że jest porządek w miejscach publicznych. Ładnie pachnie przede wszystkim. No i również to, że można tutaj zrobić wspaniałe zakupy. To mi się bardzo podoba. A chuliganów panie spotkały? Nie, żadnych. Nie. Nie spotkałyście chuliganów. Nie. Ja mieszkam już na takich północno-zachodnich peryferiach Mińska. Ja już to kiedyś powiedziałem dla Hartunga i tutaj dla kolegów z Polski też im to powiedziałem. Zobaczcie, tutaj pod sklepem stoją chuligani. Rzeczywiście stoją. I chuligani, i chuliganki, tylko oni nie chuliganią. I to jest jakby istota. Ja im zawsze powtarzam, i to jest dosyć mocne, że jaka dyktatura, tacy chuligani. To znaczy ja spotkałam, bo dziewczyny siedziała w samochodzie, a ja jako tłumacz nie wiedziałam, podeszłam, żeby zapytać, żeby nas pokierowały, nie pamiętam, gdzie my wtedy jechałyśmy i zobaczyłam, że oni tam mają piweczko i tak dalej, ale ten chuligan wyjął swoją komórkę, bo wtedy jeszcze nie mieliśmy białoruskiej karty, całą mi trasę wyłożył, wyjaśnił, objaśnił, następny do niego dołączył i oni chcieli mnie zatrzymać, żeby, on mówi, ja nawet z wami pojadę i pokażę. Gdzie to jest? Ja jeszcze chciałabym dodać, że jeżeli chodzi o stronę architektoniczną w ogóle miast, miejsc w Białorusi, w których byliśmy, a byliśmy w wielu miejscach, piękne, dbałość o szczegóły, czystość, to, na co koleżanki zwróciły, ale to, co powiedziałam do koleżanek, że tu jest gospodarz, tu widać, że jest gospodarz. Tych miejsc wszystkich, tych miasteczek, tych wsi i tych miast. Jak wjechałyśmy wczoraj wieczorem do Mińska, to łezki miałyśmy w oczach. Tak piękne miasto, tak pięknie oświetlone. Naprawdę cudownie. Ujął nas jeszcze dworzec kolejowy w Brześciu. Ja nie sądziłam, panie redaktorze, że takie dworce kolejowe mogą być w miastach, które nie są stolicami. Marmury, piękne freski, piękne sklepione sufity szklane, wygodne siedzenia obite skórą, wszystko naprawdę na najwyższym poziomie, żadnego peta, przepraszam, tak papierosowego, żadnego papierka, pociągi czyste, ludzie uśmiechnięci. Ja jestem zachwycona. A stragany? A właśnie, byli. A na ulicach stragany? Przecież jest ich mnóstwo. Na przykład w Polsce, kiedy babcia nie ma pieniędzy, bo jej brakuje do emerytury, a ma ogródek, no to idzie z cebulą, no i zaraz pojawia się straż miejska albo policja, no bo jak można robić konkurencję dla zachodnich marketów. A tutaj? Tutaj na straganach w większości takie babcie właśnie, które sobie siedzą i dorabiają. I my, przepraszam, my przepraszam za kolokwializm, polujemy na takie perełki. To ja was za chwilę zaprowadzę, jak wyjdziemy stąd, znam takie miejsca. Słuchajcie, można kupić słoiki ze szczawiem, można kupić z takim przecierem pomidorowo-czosnkowo-cebulowo. Coś tam jeszcze, nie znam. Aganiok. Tak, tak to się nazywa. Ja to nazywam nasz keczup, tylko troszeczkę inny. Tak to się nazywa rzeczywiście. Można kupić ogórki kiszone, ogórki marynowane. To jest suszone grzyby, suszone jabłka. To jest coś, co ludzie robią u siebie w domu. No i po prostu wychodzą na ulicę i sprzedają. I to jest tutaj nagminne. Można kupić kwiaty, można kupić zabawki. No wszystko generalnie, co jest tylko, co tylko można, co tylko ktoś ma pomysł i możliwości, to jest zrobione. Nawet kiszoną kapustę można spokojnie w słoikach kupić i wziąć sobie do domu. Ja kupiłem sobie taki słoik szczawiu, tylko przyznam się szczerze, że niestety nie mam czasu, kiedy go zrobić. Mogę was też zabrać na rynek Komarowski, gdzie można kupić nie na samym rynku, ale można kupić w okolicy rynku. Stoją na chodniku ludzie, przyjeżdżają sobie. Ja kupiłem ostatnio 3 kury. Przyjechała sobie babcia z takimi zamarzniętymi kurami. Widać, były jeszcze twarde, z zamrażarki wyjęte. No i za 10 rubli sprzedała mi taką jedną
kurę swojską. Widać, że ten tłuszczyk jest taki żółciutki, czyli kura była karmiona kukurydzą, żeby ten rosół był taki żółciutki. Oczywiście twarda kura, no bo staruszka. Niemniej jednak 10 rubli taka swojska kura kosztowała, czyli około 12 zł 40 groszy za jedną taką kurę, która ma kilo 20, tutaj kury nie mają więcej. Są takie hodowlane brojlery, które mają rzeczywiście po 2, po 3 kg, ale generalnie tutaj kury kosztują bardzo tanio, ale nie chodzi o taniość, ale chodzi przede wszystkim o to, że one są hodowane w warunkach naturalnych, więc one tych 1,5 kg po prostu nie przekraczają. Bardzo rzadko się zdarza, żeby takie były. Słuchajcie, panie, czas nam się będzie pomału niedługo kończył, to zostawmy wrażenia z pobytu, każdy kto przyjedzie sam sobie oceni, natomiast wróćmy do waszego pomysłu. Jeszcze raz powtórzę, panie przyjechałyście spontanicznie, ja nawet nie wiedziałem, że panie przyjechały do Białorusi. Dzisiaj się dowiedziałem, dzisiaj się spotkaliśmy i dzisiaj rozmawiamy. No to może po kolei pani Jolanta, później pani Jadwiga, później pani Julia. Bardzo proszę, co chciałyście powiedzieć, o co chciałyście zaapelować? Mamy medium. W Polsce panie by się na pewno do medium nie przedostały żadnego, a przynajmniej nie w tej postaci. Mogłybyście co najwyżej udać skruszone rosyjskie onuce, przepraszam, ruskie onuce, no to wtedy może by was przedstawiono. A tutaj macie pełną swobodę, możecie mówić co tylko zechcecie. Mój apel brzmi, jestem Słowianką, i mówię tutaj o całej rodzinie słowiańskiej i chciałabym powiedzieć swoim rodakom, żeby się nie bali akurat być w tej rodzinie. Chciałabym zaapelować o rozwagę, o pokój, spokój w głowie i o to, żeby zaczęli ludzie dostrzegać, dochodzić, szukać prawdy. Żeby nie ulegali słowu pisanemu w gazetach, obrazowi w telewizji. To jest najłatwiejsza informacja, jaką można zdobyć. Natomiast nie stanowi wielkiego trudu poszukanie prawdziwych informacji. Najważniejsza w życiu jest prawda. Nawet Pan Jezus mówił, prawda nas wyzwoli. Więc szukajmy tej prawdy, kochajmy się i naprawdę apeluję o otwartą głowę, o rozumienie roli człowieka w społeczeństwie słowiańskim. My nie możemy fascynować się, możemy lubić i przyjaźnić się ze wszystkimi krajami, ale tak naprawdę ja jestem Polką i mam w swoim genotypie geny słowiańskie. I dla mnie jest niezrozumiałe, że staliśmy się takim narzędziem jako ludzie do napuszczania jeden na drugiego. Rosjanie są takimi samymi ludźmi jak my, Białorusini są tacy sami jak my. Możemy od siebie się wiele uczyć nawzajem, wiele sobie dawać i apeluję o pokój, o dyplomację, o rozmowy. Jeżeli mogłabym się odnieść do wojny, jaka jest, teraz toczy się na ziemiach nie tylko białoruskich, ale i rosyjskich. Przepraszam, ciągle Rosji, się... I w Palestynie. Broń, naboje niczego nie załatwią. Rozmowy pokojowe, rozmowy, dyplomacja i tylko to. Także taki jest mój apel. Dziękuję bardzo. To ja tylko dodam od siebie, że nasza propaganda musi mieć chyba olbrzymi problem. Ponieważ my tutaj zaczęliśmy już od wielu miesięcy, to nie jest długi okres, bo my pracujemy tak naprawdę od 1 października, mamy już połowę kwietnia, no to zaledwie chyba pół roku minęło, ale już nie tylko wzbudziliśmy zainteresowanie, jakiś tam mały, delikatny i autorytet i uznanie, natomiast wkracza do akcji polska propaganda. Proszę sobie wyobrazić, Warszawa, któryś z przystanków metra. I tam na takich telebimach
pojawił się film propagandowy. Jest wspaniały pod względem konstrukcyjnym, bo mi przypomina taką propagandę Juliusza Streichera z III Rzeszy, gdzie bolszewik gwałci nienarodzone noworodki, gdzie bolszewicy zabiją wszystkich, jeśli ich nie pokonamy, i tak dalej, i tak dalej. Taka tępa, nachalna propaganda. Kiedyś zachodnia propaganda była lekka, umiała przekonać, umiała okłamać i umiała zmanipulować. A teraz porównajmy sobie to z tym, co panie powiedziały o swoich wrażeniach, tylko panie, bo wiele osób, które tutaj przyjeżdżają, mają bardzo podobne wrażenia, z tym, co pokazuje nasza propaganda w metrze. I teraz uwaga, pojawia się pierwszy napis, że Polska jest w roku 2024. A Białoruś jest w 1984, taka zacofana. Druga informacja, jaka tam się pojawia, to w Polsce biało-czerwona flaga, czy też biało-czerwone barwy są symbolem narodowej dumy. A na Białorusi za biało-czerwone barwy idzie się do więzienia. Patrzcie, jaka sprytna manipulacja. No tutaj biało-czerwona-biała flaga jest symbolem nazistowskim, w związku z powyższym jest zakazana. Ja się tak zastanawiam, czy w Polsce można chodzić z flagą czerwoną, z sierpem i młotem. Czy się przypadkiem za to do więzienia nie trafia. Lepszy tekst, ten trzeci. Tam są jeszcze inne teksty, ale te trzy są najistotniejsze, bo to są pierwsze teksty. Trzeci tekst mówi tak. W Polsce informacja na Facebooku oznacza rozpoczęcie dyskusji, a na Białorusi oznacza ciężkie więzienie lub śmierć. I tak sobie pomyślałem, a skąd te kilkadziesiąt tysięcy Polaków w więzieniach za to, że napisali, że nie chcą wojny na Ukrainie albo że życzą Putinowi zwycięstwa w pokonaniu banderowskiego reżimu i za to zostali skazani za podżeganie do wojny. Podczas gdy wynajęci propagandyści siedzą sobie wygodnie za biurkami w telewizji, w radiu i mówią, że należy walczyć, należy zniszczyć i tak dalej, i tak dalej. Oni już do wojny nie podżegają. Więc widzicie, propaganda wyjątkowo nisko upadła, ale do tej pory tak o Białorusi propaganda nie mówiła. Nie było tego ataku, takiego wulgarnego ataku. A z drugiej strony, no dziękujemy, bo to dzięki nam. To zainteresowanie pojawiło się dzięki nam i ta propaganda na to zainteresowanie musiała odpowiednio zareagować. Zareagowała tak, jak potrafi. A jak potrafi, to właśnie wam opisałem, nie będę tego komentował. Każdy, kto to zobaczył, sam to już sobie oceni. W takim razie przejdę teraz do pani Jadwigi. O co by pani chciała zaapelować? Ja mogę się tylko dołączyć do słów Joli. W piękniejszych słowach nie można byłoby określić tego, o co chcę zaapelować. No jako Słowianie stanowimy jedno. W Brześciu siostra zakonna nam powiedziała, że my Słowianie, my wszyscy jedno. Także te słowa świadczą o tym, że tutaj jesteśmy mile widziani. Białorusini chcieliby kontaktów z Polską, tylko po naszej stronie mamy taki przekaz, że tu jest niegościnne miejsce, niebezpieczne, gdzie nie odnajdziemy się w ogóle. Nawet żywe nie wrócicie. Nawet żywe nie wrócimy. No a jak widać, no już drugi raz tu jesteśmy, bardzo nam się tu podoba i jest bezpiecznie. Można przyjeżdżać, można zwiedzać, naprawdę jest wiele wspaniałych miejsc, zabytki są zadbane, nawet te związane historycznie z Polską. Także o pamięć się tutaj dba. I jako narody słowiańskie powinniśmy współpracować ze sobą i kulturowo, i gospodarczo przede wszystkim, no bo nie powinniśmy dążyć do tego, do żadnych konfliktów, do tego, żeby kłócić się, bo tak naprawdę zwykły Polak, statystyczny Polak, nie sądzę, że chciałby wgniatać Putina w ziemię, statystyczny Polak chce żyć w spokoju, żyć codziennym, zwykłym życiem i w zgodzie, przede wszystkim w zgodzie i w pokoju.
Dobrze by było, jakbyśmy jeszcze żyli w dobrobycie, ale tego dobrobytu to jest u nas coraz, trzeba zapracować. Tak, coraz mniej, także powinniśmy wołać pokój za wszelką cenę. Pani Jadwigo, to ja uzupełnię. Według danych statystycznych są dwa sondaże. Jeden jest z połowy grudnia 2023 roku, zrobiony przez Rzeczpospolitą i na zadane pytanie, czy gdyby wybuchła wojna z Rosją, będziesz walczyć lub nie, 85% Polaków odpowiedziało nie, tylko 15% Polaków zadeklarowało udział w wojnie. I jest jeszcze jeden sondaż, niedawny, i 75% Polaków powiedziało, że sprzeciwia się wysłaniu wojsk polskich, o ile to wojskiem można nazwać, na Ukrainę, więc widać wyraźnie, że olbrzymia większość społeczeństwa nie chce wojny ze Wschodem i zdaje sobie sprawę z bardzo prostych rzeczy. Po pierwsze, po 1989 roku Polskę zamieniono w kolonię. Okrutnie eksploatowaną kolonię. Ta kolonia już dzisiaj jest na skraju bankructwa, właściwie nawet nie, ta kolonia już dawno temu zbankrutowała, a żyje tylko i wyłącznie dzięki pożyczkom. Te pożyczki bierzemy po to, aby realizować nie swoje interesy. Chciałbym zwrócić uwagę, że w PRL-u co 10 lat wzmacniano potencjał energetyczny o 100%, czyli budowano elektrownie, a od 1989 roku w Polsce nie zbudowano ani jednej elektrowni. A te amerykańskie, o których mówiłem wielokrotnie, to jest nielegalna kopia chińskiej elektrowni atomowej, którą kupimy za 100 miliardów od jednej, gdzie u Chińczyków kosztuje między 15 a 20 miliardów za jedną, więc 750% drożej niż u Chińczyków legalny zakup. Dużo by tego można tutaj powiedzieć. Nie będziemy się dzisiaj tym aż tak mocno zajmować. Pani Julio, chciałbym oddać Pani głos. O co Pani chciałaby zaapelować? Bo jednak jest Pani Rosjanką, Polką, Włoszką? Chyba jestem taka międzynarodowa. Bardzo internacjonalna. Bardzo dużo krwi u mnie jest namieszane. I właśnie dlatego chcę powiedzieć, że ja rzeczywiście pochodzę z takiej rodziny, gdzie u nas jest taka wielonarodowa rodzina, u nas kogo tylko nie ma i ze względu może na to, chociaż koleżanki bardzo dużo powiedziały pięknych słów, ja uważam, że propaganda, codzienna propaganda nienawiści i wojny powoduje to, że stajemy się marionetkami, jesteśmy zastraszeni społeczeństwem, łatwo nami manipulować, a czy nie lepiej przejść na propagandę pokoju, żyć ze wszystkimi w zgodzie i to jest najlepsza psychoterapia dla ludzi, kiedy ludzie są uśmiechnięci, kiedy mogą spokojnie jeździć do sąsiedzi, napędzać gospodarkę turystyką i innymi rzeczami. Wtedy gospodarka rośnie, wtedy nam dobrobyt rośnie. A ja chciałem zwrócić uwagę, i zawsze kończymy pesymistycznie, a ja z paniami skończę optymistycznie. Wróćmy do tych sondaży. Zobaczcie, propaganda tysiące razy dziennie każdemu wkłada do głowy, że Rosjanin to jest wróg, Białorusin to jest wróg, ja jestem ruską onucą, wy pewnie też za chwilę będziecie. No, tak mówi, prawda? Słuchajcie, mówi tysiące razy dziennie. Zaznaczam, każda propaganda mówi to, czego nie ma. Skoro Polacy są rusofobami, no to propaganda nie musiałaby ich tysiące razy dziennie o tym przekonywać. Jeżeli Polacy chcą wdeptać Putina w ziemię, to dlaczego 85% nie zamierza z nim walczyć? Jeżeli Polacy chcą wojny z Rosją, to dlaczego 76%, dokładnie procent Polaków, nie chce wysyłać żołnierzy na Ukrainę? Zobaczcie, propaganda mówi jedno, pokazuje jedno, ale społeczeństwo nie dało się tak zarazić tą zarazą. Ponadto Polacy zauważyli, że są zwykłymi kolonistami. Oni nie są u siebie w państwie. No, jeżeli Donald Tusk, rzekomo premier, spotyka się z protestującymi Polakami i mówi, no przepraszam bardzo, ale co ja mogę, Unia mi kazała. No to kto tutaj kim rządzi? Jeżeli przychodzą Polacy do Morawieckiego i mówią, no ale dlaczego tak, a nie inaczej? No ale no, to interes narodowy wymaga, aby Amerykanie mieli tak, a nie inaczej, no bo jeśli nie będą naszymi sojusznikami, to nas napadną Ruscy, jak napadną Ruscy, a my im nie zapłacimy, no to Ruscy nas napadną i wtedy bełkot, przepraszam, ale tak ten bełkot brzmi i tak dalej, i tak dalej. Widzicie wyraźnie, że i wy,
i wielu, wielu, wielu innych, jest innego zdania niż przedstawia to propaganda. Ostatnim, jedynym problemem, który teraz został do rozwiązania, to tak naprawdę jest problem przebicia się medialnego do Polaków, bo zobaczcie, że Polacy są otoczeni taką hermetyczną, monofoniczną propagandą, która wciska ciągle jedno i to samo. Tu jesteś szczęśliwy, tu jest ci najlepiej na świecie, a tam wszędzie to jest źle. Po pierwsze, propaganda wojenna odwraca uwagę. Tak jak powiedziałyście, daje strach, bo Polacy się boją, ale ten strach daje propagandzie pewien plus, a ten plus polega na tym, że ci, którzy boją się wojny, nie zapytają się, dlaczego muszą zapłacić tyle za gaz, dlaczego muszą zapłacić tyle za prąd i dlaczego nie mają na chleb. I gdyby nie programy społeczne, zapożyczone pieniądze, to już dawno temu by umarli z dziećmi z głodu. Więc lepiej, żeby bali się wojny, niż pytali, dlaczego elity doprowadziły ich do bankructwa. To jest sedno sprawy. I ta ostatnia pigułka polega na tym, że trzeba nie tylko przebić się medialnie do społeczeństwa. Białoruś nam w końcu na to pozwoliła. Białoruś dała nam instrument do tego, aby przebić się medialnie do Polaków, ale przede wszystkim trzeba stworzyć, generalnie rzecz ujmując, organizację, która poprowadzi zjednoczonych Polaków tam, gdzie jest nasze miejsce. Nasze miejsce nie jest na zachodzie, my jesteśmy po środku, więc spokojnie możemy współpracować z wybranymi, z tymi, z którymi jest nam najbardziej korzystnie, z którymi będzie nam najbardziej, przepraszam za kolokwializm, na rękę i w interesie, mówiąc po szeklowsku. I jakby tutaj jest ta sprawa. Miejmy nadzieję, że niedługo uda nam się nie tylko skonsolidować te masy rozproszone, przecież te masy są rozpraszane specjalnie po to, aby się nigdy nie zjednoczyły. Przecież propaganda, reżim tworzy różnych proroków, tak zwanych antysystemowych proroków, którzy kiedyś od Kaczyńskiego dostawali ordery za rusofobię, a dzisiaj mówią, że są zbawcami narodu i będą szli z Polską na wschód, tylko jakoś tej ręki nie widać. Ale mają jedno zadanie. To zadanie jest bardzo proste. Skupić wokół siebie jak najwięcej ludzi, a ponieważ ich jest dziesiątki, więc ci ludzie zawsze będą rozproszeni i skłóceni, bo mój prorok jest lepszy od twojego proroka, albo jak Platforma i PiS, nasi przestępcy są lepsi niż wasi przestępcy. Tak to w 2023 roku można było podsumować na przykładzie Wąsika z Kamińskim albo Kamińskiego z Wąsikiem. Tak to, szanowni państwo, wygląda. Wiem również, że panie tu już tak na koniec bardzo króciutko wspomniałyście, że pracujecie w DIP-ie, ale też chciałbym zapytać was o waszą pracę społeczną. Jak długo pracujecie społecznie i czy jeszcze w was pozostał optymizm, że ta praca przyniesie korzyść społeczną, bo przecież nikt wam za to nawet słowa dziękuję nie powie. To bądźcie tego świadome. Przygoda z DIP-em, może nie z DIP-em, z Maciejem Maciakiem, liderem naszego ruchu oddolnego, obywatelskiego, to około 3 lat. W międzyczasie utworzony w zasadzie spontanicznie, od dołu Maciek tylko to, że tak powiem, ubrał w garnitur i ruchu przed wyborami parlamentarnymi. Pracowaliśmy społecznie, zbierając podpisy, kibicując sobie nawzajem, pomagając, Polska jest podzielona na województwa, pomagając sobie między okręgami wojewódzkimi. Przygoda fajna, idea. Ja dawno w swoim życiu nie miałam takiej idei, która by mnie zapaliła aż tak do działania. To była ta idea, byłam dumna, nie wstydziłam się, mimo swojego wieku, biegania po ulicach, zaczepiania, czasami różnych reakcji. To było bardzo fajne, wszyscy wierzyliśmy. Rezultat był mniejszy od oczekiwanego, ale był. Przeszkód też było bardzo dużo. Teraz my jesteśmy po wyborach samorządowych, też nasz lider startował, też mieliśmy, kibicowaliśmy, żeby akurat tutaj koleżanka Jadwiga nawet była we Włocławku. Tak, pomagaliśmy.
jako wolontariusz pomagała. Wszyscy myśleliśmy, że będziemy przez to, że Maciej zostanie prezydentem, czy nawet wejdzie do drugiej tury i potem już będzie łatwiej, znajdzie się w mediach i że tak powiem, ten program ruchu, tą propozycję tego ruchu oddolnego będzie można szerzej przedstawić. No, rzeczywiście nasze władze bardzo dbają o to, żeby nie przebić się, żeby nie pokazać, żeby nie powiedzieć, żeby... Albo zdyskredytować. Albo oczernić. Tak, tak. Pokazywał mi artykuł na swój temat, chyba w Polityce. Oj, ale naprawdę redaktor piszący postarał się. Obsmarował go na chyba na 20 kilka tysięcy liter albo i więcej. To jest naprawdę bardzo potężny artykuł. Napisał o nim tak, jak napisał. Niemniej jednak musieli się postarać, żeby go tam zdyskredytować. Ja tylko tak podsumowując powiem, że Andrzej Lepper, kiedy zaczynał, powiedział, najważniejszy jest ten pierwszy krok. Tak, tak. I mimo to, że te wyniki zarówno w parlamentarnych, jak i w samorządowych wcale nie są imponujące, jesteśmy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, wcale to zapał w nas nie gasi, może w niektórych, ale to generalnie no, wykrusza się ktoś, kto rzeczywiście nie był przekonany akurat do tej idei, to odchodzi, jak to w życiu bywa. Natomiast my nie widzimy innej alternatywy. Widzimy, mamy dzieci, ja mam nadzieję, że będę babcią, wnuki, prawnuki. Ja nie widzę tej Polski dla tych swoich wnuków i prawnuków. Pamiętam czasy, kiedy ja byłam dzieckiem, one były inne. Teraz wszyscy się zajmują polityką. Człowiek szczęśliwy nie musi się zajmować polityką, bo od tego są władze, państwo. Państwo dba o obywateli, o ogół spraw, a człowiek ma się zajmować swoją rodziną i tak dalej. Natomiast my jesteśmy tak zastraszeni. Każdy tylko, naprawdę ciągle się czegoś boi. Raz, że nie oglądam telewizji, nie słucham radia, słucham różnych innych rzeczy i czytam, ale naprawdę jak się otworzę tylko jakieś na przykład na YouTubie takie mainstreamowe media, to aż po prostu można naprawdę w depresję wpaść. Tu wojna, tam zabili, tu zastrzelili. Nie ma żadnego przekazu pozytywnego. Nie ma nic, co by mogło jakąś pozytywną reakcję w człowieku wyzwolić. Proszę bardzo, można sobie włączyć misia uszatka. Tak. Można włączyć albo ciburaszkę. Uszatkę. Albo ciburaszkę, dokładnie tak. Szanowne panie, już tutaj studio nam pokazywało, kończył nam się czas, musimy pomału kończyć. Czy pani Jadwiga i czy pani Julia chciałyby coś jeszcze na koniec od siebie? Tak, Jola wspomniała, że jesteśmy jako ruch DIP przed wyborami do Europarlamentu, dlatego jesteśmy w akcji zbierania podpisów. I te podpisy są naprawdę ważne, bo bez tego, jeżeli nie zakwalifikujemy się, to nie będziemy mogli przebić się do mediów głównego nurtu, żeby chociaż nas ktoś zauważył, żebyśmy zostali zauważeni i żebyśmy przebili się z propokojowym apelem do wszystkich Polaków. Bo tak naprawdę na polskiej scenie politycznej nie ma obecnie ugrupowania, które by powiedziało, nie chcemy wojny, wszyscy zbrójmy się, bo nas ktoś zaatakuje, prawda? Zwłaszcza Rosja nas zaatakuje, a tak naprawdę powinniśmy mówić tylko o pokoju, o tym pozytywnym właśnie, tu brakuje tego pozytywnego. Dogadajmy się drogą dyplomatyczną, tak jak to pan redaktor Maciak mówi, że pokój można osiągnąć ceną jednego czołgu i tego brakuje, dlatego apeluję do wszystkich dipowców, bo i nie tylko, jeżeli ktoś jest sympatykiem ruchu, zbierajmy podpisy, to jest naprawdę teraz bardzo ważne. To ja tylko od siebie dodam, że ten wojenny, ta wojenna narracja przez tych wszystkich wielkich polityków po naszej stronie ma pewien ukryty sens. Ja tylko zdradzę, że używany 20-letni Abrams kosztuje 10 milionów złotych,
A ponieważ Polska musi się zbroić przeciwko Rosji, dlatego polski podatnik płaci 100 milionów złotych za jedną sztukę, czyli 1000% drożej. Więc jak nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze i tą narrację wojenną to ja bym schował do kieszeni. Bardziej skupiłbym się na płatnej korupcji i na masowym okradaniu pod płaszczykiem zbrojeń, bo te zbrojenia są nic nie warte. Rosjanie palą jednego Abramsa za drugim i to jednym zwykłym strzałem. I już na koniec pani Julia. To znaczy, moje koleżanki już wszystko dodały, więc ja ze swoim głosem już nic nie dodam, tylko chcę zaapelować, żebyście pomogli nam zebrać te podpisy, bo to jest bardzo ważne dla nas wszystkich. Dziękuję serdecznie za ten apel. Mam nadzieję, że państwo zrozumieli przekaz. Dziękuję również za ten spontaniczny przyjazd do mnie. Nie spodziewałem się, że w ogóle będzie ktoś z Polski chciał do mnie przyjechać, nawet że w ogóle ktoś tam w Polsce mnie zauważył. No to jest bardzo miłe. Dziękuję serdecznie. Musimy kończyć. W takim razie słuchaliście państwo Rozgłośni Polskiej Międzynarodowego Radia Białoruś na cykl Rozmowy Polaków. Gościli u mnie pani Jolanta Szczepaniak, pani Jadwiga Zagańczyk i pani Julia Wirowska. Dziękuję za wysłuchanie audycji. Do widzenia, do usłyszenia państwu. Dziękuję. Do widzenia.